Andrzej Włusek, Historia poza horyzont. Dziękuję bardzo za ładne wprowadzenie i dziękuję również Państwu za liczne przybycie. Uważam, że liczne przybycie i bardzo się z tego powodu cieszę. Cieszę się, że jest dużo ludzi, którzy swoją lokalną historię mają w swojej hierarchii wartości bardzo wysoko. Też powiedzmy, jeżeli chodzi z mojej lokalnej społeczności, z mojego regionu, historia Mazowsza jest cały czas też dla mnie bardzo ważna, więc tym milej mi, że mogłem tutaj do Państwa przybyć. A też oprócz tego, że jak tu kolega wspomniał o rocznicy śmierci króla wczorajszej, to też dla mnie taka jeszcze dodatkowa kwestia wiąże się z tym pobytem tu, w tym dokładnie miejscu w ratuszu, ponieważ, a napytałem się, czy jest to sprawa szerzej znana, raczej nie, że Jan Sobieski jeszcze jako hetman wielki koronny po sejmie koronacyjnym Michała Korybuta w listopadzie 1669 roku, wracając z Krakowa, przybył do Tarnowa i tutaj odbył komisję hibernową. Komisja hibernowa, czyli komisja, która rozdzielała wojsku pieniądze okresem zimowym i wyznaczała kwatery zimowe, bo nie było systemu koszar w ówczesnym czasie. I nie mam tej pewności, czy Sobieski akurat był tu na ratuszu, ale analogiczne komisje odbywały się zazwyczaj we Lwowie i zawsze w ratuszu miejskim, więc jest wielkie prawdopodobieństwo, że ta sama komisja hibernowa 1669 roku odbyła się właśnie tu pod przewodnictwem hetmana, więc w pewien sposób mogę myśleć, że bohater tego dzisiejszego wystąpienia tu w tym miejscu, przynajmniej w ratuszu, może niekoniecznie na tej sali się znajdował, no ale też znajduje się na obrazie i cały czas tutaj będzie nam patronował, tak przynajmniej myślę, przez tą całą prezentację, którą tu dla Państwa przygotowałem. Husaria Sobieskiego. Dlaczego w taki sposób? Ogólnie zajmuję się czasami Sobieskiego, a tematyką husarską wchodziłem w dużą naukę i może niekoniecznie się z nią zajmuję do dnia dzisiejszego cały czas, ale gdzieś tam zawsze na marginesie to, co wpada podczas badań źródłowych, jest odnotowywane i co jakiś czas nowe pomysły się rodzą, żeby tematykę rozwijać, bo na szczęście jest jeszcze kilka białych plam, które można zapełnić, a też można stworzyć inną narrację, którą my znamy o husarii jako najlepszej jeździe świata, tytuł setki razy powtarzany i też setki razy powtarzane te same oklepane wręcz slogany na temat tej formacji. A ja mam troszeczkę takie inne podejście do tego, pokazywać, że jednak to byli ludzie z krwi i kości, ale mimo wszystko, że to byli ludzie z krwi i kości, którzy mieli swoje typowo ludzkie przywary, swoje typowo ludzkie problemy, jednak w dalszym ciągu byli ludźmi, którzy zasługują na to, żeby o nich pamiętać, bo byli rzeczywiście ludźmi o najwyższych umiejętnościach zarówno wojskowych, jak też i należeli do elit społecznych czy też politycznych państwa polsko-litewskiego, więc na pewno warto patrzeć na husarię nie jako na mityczną formację, która nie miała sobie równych na polach walki, tylko przede wszystkim pod tym aspektem ludzkim. I mam nadzieję, że to podczas tego wystąpienia wyjdzie. I kolejna sprawa, jeżeli już chodzi o samego Sobieskiego, a właściwie wchodząc w ten dzisiejszy temat. Jan Sobieski był synem Jakuba Sobieskiego, który jest uważany z kolei za jednego z najwybitniejszych polskich parlamentarzystów w dziejach. Ale pełniąc służbę publiczną miał pewne etapy w swojej karierze, które wiązały go ze służbą publiczną i ze służbą wojskową, między innymi poprzez Fundację Chorągwi Husarskiej. Jan Sobieski, zanim został hetmanem, sam nigdy swojej chorągwi husarskiej nie posiadał. Posiadał jego brat Marek. On do 1655 roku miał tylko chorągiew pancerną, czyli chorągiew typu średniozbrojnego w strukturach polskich sił zbrojnych. Z kolei jego brat Marek taką chorągiew husarską posiadał do tragedii pod Batochem w 1652 roku, gdzie kwiat rycerstwa polskiego, już mówiąc tak górnolotnie, zakończył swój żywot doczesny. I też ten zakończenie tego żywota doczesnego objawiło się też tym, że wiele jednostek husarskich przestało istnieć, w tym m.in. sama chorągiew Marka Sobieskiego, a sam Marek Sobieski również zakończył wtedy swoje życie. Jan Sobieski, czyli do momentu, kiedy został hetmanem polnym koronnym, a tak naprawdę do momentu, kiedy zmarł Jerzy Sebastian Lubomirski, swojej chorągwi husarskiej nie posiadał. Nie posiadał nawet przez pierwszy rok pełnienia urzędu hetmańskiego, a tak właściwie taka praktyka, to było niepisane prawo, że hetmani
swoimi jednostkami husarskimi dysponował. To znaczy, to były jednostki, które stały w hierarchii wojskowej dosyć wysoko, wyżej od nich stały tylko jednostki, które nosiły imię królewskie. A to też miało oczywiście znaczenie w czystej praktyce wojskowej, ponieważ zazwyczaj wszelkie rozliczenia finansowe dokonywano na podstawie pewnej wojskowej hierarchii. Pierwsze do dystrybucji, czy to pieniędzy tytułem żołdu, czy też pieniędzy tytułem hiberny, czyli tych należności zimowych, dokonywano właśnie na podstawie wojskowej hierarchii, no, którą wyznaczała godność fundatorów, czy też patronów nominalnych tych jednostek, hierarchia godności, które sprawowali w życiu publicznym. Czyli powiedzmy, zaczynając od króla i hetmanów, przez poszczególnych senatorów i urzędników królewskich, czy też urzędników obu członów Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej. Więc to miało pewnego rodzaju spore znaczenie, a też miało takie znaczenie, bo też stwarzało zaplecze polityczne dla posiadaczy tych jednostek na gruncie wojska. A dlaczego w ogóle oni takie jednostki utrzymywali, mimo że musieli dokładać do nich znaczne koszta, to jeszcze o tym kilka słów będzie przy późniejszych już tutaj rozważaniach, jak będę pokazywał kolejne slajdy. Przede wszystkim w momencie, kiedy Jan Sobieski zostawał hetmanem koronnym, husaria w koronie liczyła zaledwie tylko 7 jednostek w wysokości o liczebności 900 koni. Gdy Jan III, jako Sobieski już jako Jan III, prowadził armię koronną pod Wiedeń, w kompucie znajdowało się wówczas 26 jednostek husarskich, powyżej 3600 koni, więc w przeciągu zaledwie tak naprawdę 16 lat liczba ta wzrosła wielokrotnie. Dlaczego taka liczba była mała do końca lat 60. XVII wieku? Przyczyn jest wiele, ale przede wszystkim chodzi o zawieruchę wojenną, jaka przeszła przez Rzeczpospolitą, przez ten cały walec kozacko-tatarsko-moskiewsko-szwedzki, brandenburski i innych jeszcze obcych wojsk, w tym też również wojsk własnych, które przetaczały się przez obszary państwa polsko-litewskiego, nie mogło oczywiście nie pozostawić śladu na ekonomii. No a ekonomia miała przełożenie również na możliwości mobilizacyjne, a przede wszystkim też na kwestię skompletowania odpowiedniego sprzętu, który był do służby husarskiej potrzebny, przede wszystkim samych koni, ale też również i odpowiedniego sprzętu, wyposażenia, bo jeżeli chodzi o umiejętności wojskowe, no to nie było lepszej jednak szkoły niż nie kończące się wręcz od 48 roku działania wojenne. Ale to też jest ważny aspekt, który skutkuje tym, że w latach 70. i 80. wojsko koronne miało najlepszych, w mojej opinii, może to będzie kontrowersyjna opinia, ale najlepszą kadrę oficerską w całej historii istnienia polskiego wojska, mówiąc krótko. I to może być teza kontrowersyjna, ale oczywiście, że będzie okazja do dyskusji po wystąpieniu, to z chęcią kilka tu jeszcze spraw w tej materii rozwinę. Ale to tylko tak tytułem wstępu. Husaria oczywiście oprócz tego, że nie mogła liczyć więcej ze względów ekonomicznych, ale jednak postulaty o jej zwiększenie nie tylko miały znaczenie wojskowe, ale też i było pewnego rodzaju formą publicystyki, dlatego że husaria była wciąż najmilszą formacją społeczeństwu szlacheckiemu, czyli temu stanowi obywatelskiemu Rzeczypospolitej, więc też tego typu postulaty i rozbudowę, które albo też i przedstawiciele stanu rycerskiego sami formułowali, albo też elity polsko-litewskie stawiały takie postulaty, to też była taka forma pewnej gry publicystycznej nastawionej na zyskanie oczywiście publicznej przychylności publicznej w społeczeństwie. I takim wyrazem na przykład tuż przed okresem najistotniejszym dla całych rozważań, bo tak chronologicznie zamykając, to husaria Sobieskiego rozumiem jako okres od 1667, chociaż hetmanem było rok wcześniej, ale od momentu, kiedy zdobył sobie decydujący wpływ na wojsko koronne, no moment oczywiście śmierci króla w 1696 roku, czyli ten okres tu się w tym zamyka. I tuż przed tym chronologicznym, tym zakresem chronologicznym, który tu przyjąłem, mamy taką wypowiedź, która jest skądinąd znana w innej wersji, propagowana też w różnych mediach społecznościowych, które zajmują się promowaniem dziejów przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, ale to zaraz powiem. To jest treść z wotum sejmowego Andrzeja Maksymiliana Fredry.
No, osoba, która była jednym z najwybitniejszych myślicieli, jeżeli chodzi o XVII wiek. Też muszę Państwu powiedzieć, że jak pierwszy raz się z tym nazwiskiem stykałem, to ciągle miałem ochotę mówić na niego Andrzej Fredro, no bo Andrzej Fredro to tak dla każdego wydaje się taką naturalną zbitką wyrazową. Ale po paru latach pracy naukowej, to jak jest jakieś dzieło Andrzeja Fredry, to muszę przemyśleć chwilę, że to jednak Andrzej Fredry, a nie, przepraszam, Aleksander, tak, i właśnie cały czas się właśnie w tym względzie mylę, że to nie Aleksander Fredro, tylko Andrzej Maksymilian Fredro, tak, właśnie o to chodzi. I to jest taki właśnie treść wotum, które też oczywiście padało na podatny grunt, jeżeli chodzi o społeczeństwo szlacheckie, które było też szczególnie zdegustowane polityką kadrową Jana Kazimierza, bo Jan Kazimierz stawiał na rozbudowę przede wszystkim jednostek zasiągu cudziemskiego, ale nie z tego względu, że one były przydatniejsze na polu walki, tylko one były złożone w dużej części z elementu nieszlacheckiego i z elementu cudziemskiego. To był po prostu łatwiej było dzięki temu zbudować oddaną królowi siłę, która mogła stanowić jego formę politycznej kontroli. Dlatego tym bardziej jednostki, które miały mały procent szlachty, były dla przedstawicieli stanu rycerskiego dosyć niebezpieczne. Stąd też między innymi wynikały postulaty o rozbudowę husarii, a przede wszystkim o zastąpienie znienawidzonej formacji rajtarskiej, która na przykład jako jednostka Gwardii Królewskiej Jana Kazimierza bardzo mocno dawała się we znaki ludności Rzeczypospolitej, ale na ten temat to można by było zorganizować jeszcze odrębne spotkania, już co robiła Gwardia Jana Kazimierza właśnie tu w Małopolsce, kiedy też nieopodal Tarnowa, kiedy zajmowała i niszczyła systematycznie majątki Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, to też niewiele różniła się w tych działaniach od najeższej ordy tatarskiej, czy też innych nieprzyjaznych sił. Ale to mówię, to już jest tematyka zupełnie odrębna. A do meritum, jeżeli chodzi o wystąpienia. Rajtaria, aby żadne nie były, sam szwedzki król, zapewne chodziło tu mówcę o Gustawa Adolfa, mawiał: rajtarów swych, gdyby można, by było, w usarza obrócił. My zaś, mając to w domu, czemu rajtarów na zgubę pieniędzy i chleba polskiego chowamy? Polak jeden królowi Jagiełłowi pod Grunwaldem przeciw krzyżakom rzekł: nie bój się królu, wszak chociażby niebo na cię się waliło, na grotach podtrzymamy. Motyw jest też znany, bo jeden z francuskich pamiętnikarzy też to opisał i właśnie tamten wersja jest bardziej znany, ale powiedzmy tu widzimy źródło pochodzenia, a może też to nie jest źródło, tylko powiedzmy jedna z opinii, która została na forum sejmowym właśnie przedstawiona przez osobę, która była osobą zaufania publicznego. To oczywiście nie mogło pozostawać bez wpływu na myślenie Jana Sobieskiego, który w 1667 roku był osobą, na samym początku był osobą, która nie mogła czuć się pewnie na urzędach, ponieważ otrzymał je po Jerzym Sebastianie Lubomirskim, któremu te urzędy zostały zabrane w wyniku sądu sejmowego, no pozostawiającego też wiele do życzenia, jeżeli chodzi o formułę prawną, ale w każdym razie no, Lubomirski tych urzędów nie posiadał, a zabiegał o to, żeby zostać na nie przywrócony, tylko że w styczniu 1667 roku zmarł. I to było bardzo ważne wydarzenie, ponieważ Lubomirski miał bardzo mocne swoje środowisko polityczne w wojsku, które zostało nagle pozbawione swojego lidera. A Sobieski bardzo umiejętnie potrafił wejść w buty Lubomirskiego, wykorzystując te struktury, które wcześniej wypracował Lubomirski, dodatkowo je oczywiście rozwijając i budując w tym momencie swoją silną pozycję, wychodząc nawet spod klosza Jana Kazimierza, co też królowi nie do końca się podobało, ale pozycja Sobieskiego w 1667 roku coraz była silniejsza, między innymi przez sprawne działanie na Komisji Lwowskiej, o której zaraz powiem, no i o zwycięstwo w kampanii podkajewskiej, o której zapewne część z Państwa dobrze słyszała. Kampania podkajewska, pierwsze samodzielne zwycięstwo jako dowódca szczebla operacyjnego, które zakończyło się podpisaniem z ordo i z kozakami dosyć pozytywnego traktatu rozejmowego, czy właściwie ugody, która na pewien czas formowała relacje z kozaczyzną prawobrzeżną, trudne słowo, i z Hanatem Krymskim. I tu jest istota jeszcze też kwestii Komisji Lwowskiej, ponieważ mimo zagrożenia kozacko-tatarskiego był duży nacisk społeczny na to, żeby doprowadzić do zredukowania wojska koronnego. No i między innymi kwestia była taka, że była duża liczba husarii. Szlachta domagała się 1500, no ze względów pragmatycznych dało radę tylko zaciągnąć jej 900 koni w 7 chorągwiach i w informacjach, które, znaczy w aktach prawnych, jakimi
były akta Komisji Lwowskiej, bo to, Komisja Lwowska to miała takie znaczenie, znaczy była takim quasi ciałem władzy wykonawczej, która wprowadzała w życie ustawodawstwo sejmowe w kwestii redukcji armii do tej wielkości pokojowej, mimo że były działania wojenne, ale to już mówię, masło maślane i nie ma co dalej tu o tym mówić. W każdym razie w tego typu aktach prawnych został użyty bardzo ładny wers, taki dosyć górnolotny, że tej staropolskiej milicji naszej, którą przodkowie nasi światu i poganom straszni byli. Czyli od razu jest takie pokazanie, jaka jest wartość taka dla Sobieskiego tej formacji, byśmy powiedzieli na skróć mentalna, jaka jest wartość. Oczywiście to też jest uderzenie, odwołanie się do emocji, granie na emocjach stanu obywatelskiego, ale też, jakby nie patrzeć, też w pewien sposób odzwierciedlało myślenie hetmana Sobieskiego, który hołdował staropolskiej zasadzie sztuki wojennej, co zresztą wielokrotnie jeszcze da temu wyraz, czyli próba doprowadzenia do zmuszenia przeciwnika do przyjęcia walnej bitwy, która będzie decydować o losach wojny. W walnej bitwie doprowadzić do zniszczenia głównych sił żywych przeciwnika, a żeby doprowadzić do zniszczenia głównych sił żywych przeciwnika, należało wykorzystać taką formację, która dałaby ten efekt, czyli formację o odpowiednich walorach przełamujących. A takowo husaria była, stąd też i działania Sobieskiego do zwiększenia wielkości tej armii. W 1667 roku, to znaczy w 1672, to jest kolejny dowód, kolejne wotum tym razem Sobieskiego przesłane na Sejm, na którym sam osobiście się nie zjawił. Wojsko było w tym czasie powiększane nie centralnie, tylko za pomocą sejmików województw i ziem. I mimo wszystko postulat był taki w kwestii kawalerii, jak to pisał hetman Wielki Sobieski już wówczas, co do kawalerii rozumiałbym, aby województwa i powiaty husarskie chcieli stawiać chorągwie, przydając im za rotmistrzów ludzi w dziele rycerskim wiadomych i dobrze doświadczonych. Siła jest przyczyn, dlaczego są potrzebniejsi na tę wojnę. Husarze, ale i ta nie mniejsza, że się lada kto i na słabym koniu i ze złym rysunkiem na husarsko nie porwie służbę. To jest kolejny z dowodów na znaczenie w pismach Sobieskiego, jeżeli chodzi o formację husarską. 1673 roku przed kampanii chocimskiej, a przepraszam, to jest, to tu będzie, tu jeszcze jest to, co Wespazjan Kochowski napisał, parafrazując tamte słowa przed chwilą cytowane Sobieskiego, które też są dosyć obrazowe. Kopijników, czyli husarzy, chorągwie, owo czoło wojska, owa nieodparta w wojnie potęga powinny być pomnożone. Kolejne granie na emocjach, ale jakże ważnych emocjach i najważniejsze, że słowa były również, stawały się w tym przypadku też ciałem. I rok 73 przed kampanią chocimską, w dosyć obszernym traktacie o powiększeniu wojska do działań przeciw armii tureckiej znalazło się dosyć krótkie zdanie, ale też jakże wymowne. Wiedzie husarzów, że było przynajmniej 6 tysięcy, a im by mogło być więcej, tym by lepiej było. Oczywiście 6 tysięcy jest to celowa zawyżona liczba, wiadomo, że te pisma były jawne, wywiady też działały, więc też warto było, żeby wywiady takie liczby podchwytywały, żeby taka dezinformacja też była na terenach przeciwnika, była rozprowadzana. Więc też tak należałoby to tu interpretować, ale sam zapis, że im by mogło być więcej, tym by lepiej było też, jeżeli chodzi o politykę hetmańską, tu względem rozbudowy tej formacji uderzeniowej są bardzo istotne. No i to jest ostatnie właściwie, kiedy sam już Sobieski jako Jan III, już po swojej koronacji w Krakowie w ostatnim roku, nazwijmy to pierwszej wojny tureckiej z lat 72-76, postulował po raz kolejny o powiększenie tej formacji i znalazł się w tym projekcie dosyć obszerny fragment, który brzmi następująco, że wojska konnego 20 tysięcy zupełne, w której liczbie husarskich chorągwi jako najwięcej mieć życzę, ponieważ i ta raźniejsza i dawniejsza pokazała na oko eksperiencja, że to jest robór milicje i może się nazywać królestwo tego Deseus et Presidium, bo z nich i ozdoba i obrona nade wszystko, że takiej milicji i żaden inszy nadpolski naród nie ma i mieć nie może, trzeba wtedy przynajmniej choć 10 jeszcze przyczynić chorągwi, dawszy po 30, a przynajmniej 20 tysięcy rotmistrzom kozackim, którzy do tej służby, a przysługi Rzeczypospolitej mieć chcieli ochoty. Już dalej nie będę czytał, bo jest tutaj widoczne. Jeszcze tylko może taka mała dygresja, bo ja rozumiem, że termin milicja nie kojarzy się jak najbardziej z wojskiem, raczej z epoką słusznie minioną, ale to tylko tak zaznaczę, że milicja w języku łacińskim to po prostu oznacza siłę zbrojną. I tak niestety te formy, te terminy zmieniły znaczenie przez kolejne setki lat.
No ale nie tylko, bo też i kolor czerwony, karmazynowy był kojarzony raczej tylko ze szlachtą, teraz niekoniecznie. Termin towarzysz raczej jako ktoś na skroś towarzysza kawalerii, teraz raczej towarzysz też się z towarzyszem jazdy przedrozbiorowej też się nie kojarzy, więc te terminy troszeczkę zostały zdewaluowane w naszej świadomości, ale może dzięki tej narracji przedrozbiorowych twórców to może troszeczkę to się zmieni, przynajmniej w świadomości niektórych. I to, co mówiłem, to, co jest podstawą, jeżeli chodzi, na razie jesteśmy cały czas w obrębie Wojska Koronnego. Wojsko Koronne ze względu na to, że ono miało charakter wojska stałego, w przeciwieństwie do Wojska Litewskiego, które wojskiem stałym było de jure dopiero od 1717 roku. No de facto od 1648, ale w Wojsku Litewskim było coś takiego, jak byśmy powiedzieli teraz pracownicy na budowach, gdzie czasami kto jest budowlańcem, gdzieś podłapie jakiś projekt, coś zrobi, potem czeka długi czas, nic nie robi, ale umiejętności ma, a przy okazji też i dokonuje różnych takich rzeczy, gdzie musi go policja ścigać, no a tu podobnie inne służby porządkowe. W sensie Wojsko Litewskie było kontraktowane. Ono cały czas istniało formalnie, hetmani je utrzymywali specjalnie pod tym tytułem, że póki nie wypłaci się im wszystkich należności, to nie mogą się rozwiązać, bo wtedy tych należności nigdy nie otrzymają. Ale jak przychodziło, ale schiberny byli utrzymywani. Ale na przykład, jeżeli chodzi o służbę, to Sejm kontraktował na przykład 2 kwartały służby na czas wojenny i wtedy pozostawali w służbie, ale formalnie istnieli cały czas. W Wojsku Korony na przykład, jak Sejm ustalił etat, wojsko istniało od Sejmu, dopóki Sejm tego etatu nie zmienił. I jeżeli chodzi o Cesarza Sobieskiego, mamy tu podstawowe informacje związane z etatami. Co też pokazuje, jak te słowa Sobieskiego o zwiększaniu husarii weszły w życie. Bo mamy etat pokojowy Sejmu 67, 7 chorągwi, 900 koni. I to też jest w czasach obowiązywania tego etatu pokojowego. Husaria została rozbudowana do stanu 11 chorągwi, 1360 koni. Tym sposobem pierwszy raz od czasów sprzed Batochu husaria koronna osiągnęła pułap większy niż 10 chorągwi, czyli po ponad 20 latach, więc możemy patrzeć, że ta formacja powoli zaczynała się rozrastać. Etat wojenny Sejmu 73, więcej jednostek nie ma, ale to też zadziałała tutaj pewna logika Sobieskiego, o którą już dawno postulował, żeby nie rozwiązywać całej jednostki, gdy wojsko się zmniejsza, tylko zmniejszać stany jednostek, bo w razie, gdy trzeba będzie wojsko powiększyć, to łatwiej jest uzupełniać istniejące jednostki niż formować nowe. I to było między innymi skutkiem tego typu polityki. 12 chorągwi, 1900 koni i ten etat został lekko zmodyfikowany parę lat później. I tu największy taki strzał, rok 76, zwiększone do 21 chorągwi, 2900 koni. Miało to nastąpić przez przeformowanie jednostki husarskiej, jazdy średniozbrojnej, jazdy pancernej alias kozackiej. Czyli tej jazdy średniozbrojnej, ta polityka średnio się udała w samym roku 76, ale po zakończeniu wojny tureckiej, rok 77, utrzymana liczba 21 chorągwi, zmniejszone tylko stany etatowe, ale gdy przyszedł czas kampanii wiedeńskiej, bardzo łatwo było już te jednostki powiększyć, zaciągając 4 nowe, z których 24 jednostki wzięły udział w samej bitwie wiedeńskiej, czyli tak naprawdę tylko 2 z tych 26, które zostały powołane w roku 1683, samej kampanii wiedeńskiej udziału nie wzięły, ale dołączyły do Armii Królewskiej operującej na Słowacji w listopadzie 83, czyli jak widać ta polityka tu pewną rolę odgrywała. I dopiero w latach 90. ze względu na specyfikę wojenną, unikanie dużych starć przez stronę turecką, musiano zmniejszyć dotychczasową większość husarii do 2080 koni, ale liczba jednostek w zasadzie nie uległa zmianie, zmniejszono też stany liczbowe, a nie zmniejszano liczby jednostek to też z wielu względów, ponieważ bardzo istotne było, kto tę jednostkę posiada, ale to tak jak już wcześniej w pewien sposób spoilerowałem, więc spoileruję dalej, że to jeszcze później zostanie powiedziane dlaczego. Ja wiem, że liczby są straszne, Jan Wimer uważał, że liczby są najistotniejsze, bo one nie kłamią. I poniekąd tak, ale no kłamią wtedy, jeżeli oczywiście zostaną źle odczytane. A tu mamy przykład takiej dokumentacji, z którymi historyk zajmujący się kwestiami wojskowo-skarbowymi musi się mierzyć. To jest akurat prosta sprawa. Tu mamy właśnie etat z Sejmu Koronacyjnego 1676 roku. Układa go hetman wielki Dymil Wiśniowiecki. Pod koniec zresztą tego dokumentu jest jego adnotacja kwitująca rzetelność tego dokumentu. No i tu są właśnie te 21 chorągwi husarskich.
na tym dokumencie z tej strony, to jest pierwsza jego strona, to jest druga, dokończenie i dalej chorągiew pancerny. Jest całkiem ładnie pisany, więc można akurat sobie z nim poradzić. Gorzej, że jakość jest zdjęcia marna, bo to jeszcze zdjęcia robione z mikrofilmów, a nie z oryginałów, ale też nie skany, które ostatnio w czasach pandemicznych ich obfitość jest dosyć duża, bo też archiwa przeniosły swoją działalność do sieci, co też jest bardzo wygodne, bo można rzeczywiście wiele materiałów źródłowych pobierać i przeglądać w domowych pieleszach bez konieczności wychodzenia, co jest też dobre, co ma swoje oczywiście zalety, ale wad też ma sporo, ale to już też mówię, tematyka nie dotyczy tego wystąpienia. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, że chorągiew, kto był jej patronem, miało duże znaczenie. Do tej pory tak myślano, po co? Bo to jeżeli to były takie ogromne koszta, bo patron jednostki, który ją wystawia, mimo że ona służyła wojsku państwowym i żołnierze mniej służący dostawali ten żołd, ale ten żołd był wypłacany nieregularnie z wielu względów, ponieważ to były duże liczby wojska i organy centralne nie dawały sobie z tym rady, więc trzeba było zwoływać specjalne komisje. Te komisje mogły zwoływać tylko sejmy, bo takie było prawo w Rzeczypospolitej, dlatego to trwało po kilka lat, dlatego przeważnie wojsko długo służyło na borg albo na różnego typu zaliczek, często dawane przez możnych patronów, no, którzy też potem te zaliczki sobie przy wypłacaniu przez komisje skarbowe odtrącali, ale wiadomo, czasem wojsko mówiło, że dostaliśmy dużo mniej, a ty nam zabierasz dużo więcej, bo wcale nie było tak, że dostaliśmy od ciebie 20 tysięcy, a teraz bierzesz 40. I to też były różne awantury między własnymi towarzyszami, a no, normalny pracodawca, który sądzi się ze swoimi pracownikami, tematyka znana do dnia dzisiejszego z bardzo wielu różnych branży i to jest podobny klimat. Środowisko wojska zaciężnego, czyli fachowcy, którzy służą nie tyle też dla dobra publicznego, ale też mają w tym określony swój cel życiowy i jest to jak najbardziej zrozumiałe. I w tym przypadku, jeżeli się za ten żołd nie otrzymywało się go na bieżąco, to bardzo istotne było, kto tą jednostkę będzie finansował. Ale teraz tak, jeżeli ktoś ją finansuje, to po co właściwie on ją finansuje, jak ma tylko mieć na tym same straty? Z jednej strony dla dobra imienia własnego, ale druga rzecz jest taka, zauważyłem w kilku przypadkach, na przykład rok 76, taki Marcin Zamojski, który zobowiązał się ze swoją chorągiew pancerną po husarzy, czyli przeformuje na husarską, ale potem do swojego teścia pisze list, że no, chciał to zrobić, ale nie bardzo ma taką możliwość, bo nie chce mu dać żadnej dzierżawy teraz, ani nic w arendę, żadnej majątności i on nie ma na to pieniędzy po prostu fizycznie, żeby to zrobić i się zastanawia, jak to teraz zadziałać. Mimo wszystko ta chorągiew nie do końca została przyzwyczajona na styl husarski, ale wiemy z innych źródeł, że weszła do Lwowa, miała na sobie kolczugi, nie kirysy, ale miała kopię, może nie konie husarskie, ale powiedzmy była w miarę zorganizowana i udało się jej dotrzeć do obozu przed działaniami wojennymi. Więc powiedzmy poniekąd Marcin Zamojski się z tego zadania wywiązał. I teraz, po roku 77 dostaje kolejne starostwa, które są dosyć intratne, jeżeli chodzi o wpływy roczne z tych starostw. Czyli powiedzmy, jaki jest tego wniosek, że dla wielu osób, które tego życia publicznego, które tego jednostki fundowanie, utrzymywanie brały na siebie, przesuwały się w hierarchii, znaczy w kolejce oczekujących na intratne nadania. A Sobieski, jako osoba wywodząca się z wojska i znająca wszystkie te problemy, no, był ze środowiska wojskowego, on do końca życia myślał tymi kategoriami, nic dziwnego, wywodził się z tej w końcu grupy zawodowej i on doskonale rozumiał, z jakimi ci ludzie borykają się problemami, dlatego też on bardzo cenił takie osobistości, dlatego też wolał dawać takie majątności tym osobom, dlatego też takie osoby chciały często, starając się o ważne urzędy, tego typu fundacje popełniać. No i kolejny dobry przykład na to, który podam. Biskup płocki Stanisław Domski, rok 83, funduje chorągiew husarską, która bierze udział w Bitwie Wiedeńskiej. Zresztą nawet jest mocno poturbowana pod Parkanami, a jej porucznik nawet pod Parkanami ginie. Niejaki Konstanty Kaliński, zresztą jego odcięta głowa została zaniesiona jako dowód dowódcy tureckiemu, jako dowód dużego sukcesu. I teraz tak, rok 84, tenże biskup pisze do królowej Marii Kazimiery, no bo czasami nie tylko do króla, trzeba było różne źródła protekcji znajdować, pisze do królowej, także no on to
On chciał wysadzić tą chorągiew husarską, dlatego chciał biskupstwo polskie, bo poprzednie biskupstwo było w intratę bardzo biedne, więc dlatego dostał to biskupstwo, chorągiew sformował, no ale ta chorągiew mu całą intratę z tego biskupstwa mu pobiera, bo to jednak dużo kosztuje, to w zamian za to, żeby jego brata awansować na wojewodę brzesko-kujawskiego. Już dawno dwór obiecywał, że tym wojewodą brzesko-kujawskim zostanie, to chociażby za to. Jest taka treść listu wyraźnie, pokazuje, jakie to znaczenie tych fundowania tych jednostek husarskich miało w takim praktycznym, codziennym życiu. Wiadomo, protekcja i korupcja zawsze miały miejsce. Korupcja zresztą też jest słowo, które się w korespondencji co jakiś czas pojawia. Nie zawsze w znaczeniu pejoratywnym, tylko raczej jako nazwa pewnych technik negocjacyjnych, byśmy to nazwali może tak dzisiejszym językiem, ale myślę, że dla wielu ludzi do dzisiejszego dnia to jest pewnego rodzaju technika negocjacyjna. Ale to też już nie chcę brnąć za daleko. No i proszę Państwa, jeżeli taka jednostka była już sformułowana przez takiego człowieka, wziął przeważnie, rzadko kiedy on już w tym czasie dowodził w polu, raczej był to taki menadżer, który tą jednostkę powiedzmy utrzymywał, dbał o jej różne sprawy organizacyjne, ale od dowodzenia albo innymi sprawami takimi wojskowo-codziennością w obozie zajmowała się osoba albo porucznika, albo też jak porucznicy, często łączy, takich, zwłaszcza takich chorągwi o randze królewskich albo hetmańskich, pełnili funkcję pułkowników, więc też nie zawsze dowodzili bezpośrednio swoimi jednostkami. Wtedy wchodził kolejny do dowodzenia. I oni między innymi, dzięki serdeczne, zresztą tak spojrzałem, że to się trochę, że trochę ta szarża moja tutaj trwa długo, ale postaram się też Państwa nie zanudzić, bo ja wiem o tym doskonale, że mówiącemu czas płynie zdecydowanie szybciej niż słuchającemu, więc mam to oczywiście na względzie i postaram się nie zamęczyć. I przy okazji jeszcze tak, żeby trochę te struny głosowe lepiej funkcjonowały. I w wojskowej codzienności tacy porucznicy na ogół albo jeszcze inne osoby musiały dokonywać stanu lustracji i czymś takim były rejestry popisowe, które tutaj Państwo mają przed oczami. To jest rola popisowa chorągwi husarskiej samego Jana Sobieskiego, jeszcze koło Hetmana Wielkiego, z ćwierci augustowej, czyli ciężko to pewno widać tutaj, tak? Nie wiem, czy takiegoś zooma mogę zrobić, bo teraz spróbujemy coś tu wymyśleć, ale chyba nie bardzo. PowerPoint to nie jest jednak moja bajka do końca, ale uczę się w tym przypadku. W każdym razie, to były rejestry, które sporządzano przynajmniej formalnie co kwartał. Na ogół to było spisywane po jakimś tam okresie roku, dwóch czy trzech nawet czasami, no ale jakaś dokumentacja bieżąca powstawała. Powiedzmy ta, która trafiała przed komisje skarbowe, taka jak tutaj, no to była już ciągiem sporządzana, no ale oczywiście część ludzi musiała te rejestry sporządzać też na bieżąco, no bo jednak pamięć była zawodna. I to nie jest tak, że ci, którzy tu się znajdują, ich na pewno nie było. Czasem było tak, że no oczywiście ktoś jest wymieniony w kwartalnym popisie, ale nie było go w danej bitwie, bo na przykład był wydelegowany po odbiór żołdu. Nie było go formalnie w czasie działań wojennych, no ale pełnił czynności służbowe. No powiedzmy był w delegacji wtedy, więc jakby nie patrzeć, należności za ten okres służby mu się należą. I czasem co też można na tego typu rejestrach znaleźć taką analogię, gdzie jest przekreślone, komisarz skarbowy pisze, jego z pocztem nie było w tym kwartale pod Korągwią. Takie rzeczy się znajdują na przykład, więc też nie jest tak, że można było tak bardzo oszukiwać i brało się więcej pieniędzy niż ludzi było formalnie w tym. Oczywiście dawało radę, bo były oszustwa i to wcale nie rzadkie, ale nie było tak łatwo, bo też oczywiście były organa kontroli, które robiły to w miarę skutecznie. W zależności od komisji, w zależności od okresu i oczywiście jeszcze jacy ludzie tą komisję tworzyli, bo to też tu kwestie indywidualne i każdą należy rozpatrywać również w sposób indywidualny. Ale co z takich rejestrów możemy przede wszystkim wyczytać? No one niestety nie odnotowywały ludzi z imienia i nazwiska, którzy tam służyli, tylko na ogół nazwisko i na ile koni, czyli jak tutaj mamy rolę popisową Hynek, Pusłowski, Hynek, Rozwadowski, Świechowski i tak dalej, i każdy jest na koni 3, to znaczy, że był towarzysz i z dwójką swoich pocztowych. Pocztowi to już nie wiemy, kto to był, a z towarzyszami bywa różnie, bo na podstawie herbarzy to jest czasami, no to jest gra w rosyjską ruletkę, ale też mamy i inne jeszcze, na szczęście inną dokumentację, która pozwala zidentyfikować wiele tych postaci, choćby wpisy z ksiąg rockich, choćby też i w sensie jakieś testamenty, bo takie rzeczy też się znajdują, czy transakcje majątkowe. To jest bardzo żmudna robota, ale gdzieś tam, jak coś się
przegląda, się trafi, nazwisko człowiek pamięta i mówi, o cyk, mam, pasuje mi to, w końcu wiem. Jest też taka bardzo fajna postać z czasów, o których tutaj mówimy. Gość bardzo rycersko się zachował, bo w czasie bitwy pod Żurawnem w 1676 roku był w takiej komisji pokojowej, która paktowała z dowódcą osmańskim o zawieszenie broni. I jak przyjeżdżał do Żurawna, które właściwie w obozie pod Żurawnem Wojsko Królewskie się broniło, przyjeżdżał do tego obozu z listami, ale zobaczył, że szykuje się większa bitwa, więc postanowił, że z listami z powrotem wyruszy po tej bitwie, stanie pod swoją chorągwią, a służy w chorągwi hetmańskiej Dmitra Wisiowieckiego i nazywał się Hulanicki. Imię jest nieznane do tej pory. I gość rzeczywiście wziął udział w tym starciu, no i został postrzelony z łuku, już tego starcia nie przeżył, więc już z powrotem z listami do komisarzy paktujących sportu o pokój już nie wrócił. I tak traf chciał, że w Księgach Grodzkich Lwowskich jego testament został wpisany. Został spisany tuż po tym 29 września, kiedy miało to miejsce, kiedy został tym łukiem trafiony. Ale ja już też taki, no już powiem zajarany jak małe dziecko, kolokwialnie mówię, mam ten testament, zaraz o tym człowieku będę wiedział więcej, patrzę, nigdzie jego imienia nie ma, pod nazwiskiem samym Hulanicki do samego końca, testament jego jest, nam wiadomo, co komu zapisał, kto też miałby się ten testament egzekwować, ale jak człowiek miał na imię, dalej tego nie wiem. Ale to są akurat rzadkie przypadki, raczej w testamentach zazwyczaj tego typu informacje są odnotowane. Ciekawsze rzeczy są odnotowane w tego typu dokumentacji, jak tu mamy na przykład tak zwaną asygnację skarbową, czyli tu jest akurat, tylko zaraz zobaczę, czy dobrze mówię, nie oszukuję. Tak, asygnacja skarbowa z 1983 roku i od razu z podpisem jednego deputatów jednostki chorągwi króla Jana III, Aleksandra Pruszyńskiego, tu na dole, który kwituje pod zrealizowanie tej asygnacji, czyli takiego kwitu na odbiór gotówki z określonego miejsca. A mogę też powiedzieć, że Pruszyński w tym miejscu tu się znajduje, no tylko ten Pruszyński to jest akurat Dominik, a nie Aleksander, no ale mniejsza o większość, mniej więcej tak, tego typu, tak ta zabawa wygląda i oczywiście no jest w wielu przypadkach skazana na niepowodzenie albo na wiele lat pracy, ale tak jak mówię, teraz też się tym na co dzień nie zajmuję, ale gdzieś mi te rzeczy po drodze wpadają i sobie to odnotowuję i skutkuje to tym, że co jakiś czas można coś jeszcze napisać, uzupełnić dotychczasowy stan wiedzy, który na ten moment funkcjonuje. Tu mamy akurat inną formę, to jest list przypowiedni, tylko też tak widzę, że źle to wygląda dla Marcina Zamoyskiego, też już wspominanego wcześniej, ale z roku 83. I to jest tak, no to jest typowy film, typowe pismo o strukturze kancelaryjnej, na tej podstawie niby te chorągwie zaciągano, ale nie zawsze one były wydawane, one miały bardzo lakoniczną wersję, a jeżeli ktoś chce doszukiwać się w tych listach informacji na temat uzbrojenia, a tym bardziej wyposażenia, między innymi z kwestią skrzydeł, która tak zawsze często ludzi rozpala, to raczej jest marna szansa, że się znajdzie. Jest zazwyczaj tylko zapis taki bardzo lakoniczny, że żeby z uzbrojeniem i z wyposażeniem tej służbie husarskiej wiadomym i tyle. Czyli każdy ma wiedzieć, jak husaria już w tym czasie służy i tyle, tak trzeba się formułować. Oczywiście to są tylko zapisy no, formalne, tego typu list powiedzmy tylko no, to była w razie czego, był dowód dla kogoś, jak się stanęło w danej majątności należa zimowe, bo się ludzie też się czasami bali, że to jakaś jest tylko kupa spawolna, to nie jest oddział wojskowy, tylko się podaje za inny oddział wojskowy. A takich przypadków też było dużo. Albo na przykład, żeby zrobić na złość innej jednostce, to się podało za inną jednostkę i na jej konto się narabowało i albo ludzi nacięło. To też są przypadki znane do dnia dzisiejszego i tu też często, ciężko jest to często interpretować, jak tego typu rzeczy się w tych źródłach bada, ale czasami się udaje takie rzeczy rozszyfrować, ale to też pokazuje jeszcze bardziej krewkość naszych przodków, no i tym bardziej, że ci ludzie byli ludźmi z krwi i kości. A też jeszcze ciekawy przykład, niedawno w liście znalazłem taki, że jechał jeden towarzysz husarski do obozu, tylko sam jechał i go napadli po drodze chłopi, bo akurat zobaczyli, że on jest sam, to go pobili i ograbili, no bo akurat był sam, to mogli to zrobić. Bo wcześniej inni żołnierze go i tych chłopów ograbili, no to oni akurat podziękowali temu jednemu Bogu ducha winnemu, bo też żołnierz, czyli też na pewno ma coś na swoim sumieniu. I to był też, to był akurat list, skarżył się do samego króla na tych chłopów. Finału sprawy nie znam, no ale akurat w tym przypadku no, ten towarzysz husarski miał większą siłę przybicia niż chłopi z jakiejś wsi niewiadomego jeszcze pochodzenia, przynajmniej własności.
w tym przypadku. A to też sprawy bywają różne, bardzo ciekawe. Też myślę, że podczas dyskusji wyjdzie. A tak jak mówiłem wcześniej o tym, o rotmistrzach i porucznikach, którzy zatrudniali na swoją służbę, tu mam taką formę kapitulacji, czyli umowy między tym nominalnym zwierzchnikiem a swoim dowódcą, tu między Janem Gnińskim, wojewodą chełmińskim, a Jackiem Buratyńskim. I to jest też taka właśnie, to jest dla nas taki szkopuł, bo znamy w ogóle tylko dwa tego typu dokumenty z epoki, nie znamy innych. I to najśmieszniejsze jest to, że obie z Jackiem Buratyńskim, najpierw jeden szef, a potem drugi szef. Tylko dla tej osoby te zachowały się tego typu umowy i one mają bardzo podobną strukturę, właściwie taką samą, że dochód z tak zwanych pocztów rotmistrzowskich ustępował rotmistrz Jackowi Buratyńskiemu, a poczty rotmistrzowskie to były, to akurat były te ślepe poczty w jednostce, bo było tak pisane, że rotmistrz służy na 20 koni, porucznik na 3, chorąży na 3, potem ci kolejni towarzysze na 3, na 3, na 3 i te 24 to ich formalnie nie było. To były stawki żołdu, które były przewidziane jako formalne wyposażenie dla zwierzchnika jednostki, a tak naprawdę to była taka kasa chorągiewna na bieżące potrzeby, na utrzymanie cyrulika, felczera czy na kowala. Tak naprawdę to taki fundusz operacyjny jednostki bym to nazwał. No ale powiedzmy w takim aktem kapitulacji ten fundusz operacyjny był przekazywany do dyspozycji porucznika. Ale mówię, to mniejsza z tym o większość, żeby też nie wchodzić bardzo w szczegóły. Tu też mówiłem o asygnacjach, a tu jest na przykład typowa forma pokwitowania, że zeznawam niżej podpisany, że tym skryptem, że odebrałem Skarbu Rzeczpospolitej Koronnego tyle i tyle i też na to własną się podpisuje ręką, formuła jest bardzo częsta. A to jest zresztą też ciekawy kwit, bo to jest z 83 roku, to jest ten z tych pieniędzy, które Habsburgowie dostarczyli na nowe zaciągi. Rzeczywiście one były, te pieniądze były wydane na to, kwity się zachowały do dnia dzisiejszego. I to jest taki przykład właśnie tych pieniędzy na nowe zaciągi. To jest zresztą bardzo cenne źródło identyfikacyjne. Tu mamy na przykład Andrzeja Siemianowskiego, który też, jak wspominany wcześniej Kaliński, zginął pod Parkanami, też z jednostki nowego zaciągu. I też zresztą te źródło pozwoliło zresztą zidentyfikować, jak ten porucznik Siemianowski, bo często bez imienia występował w innych źródłach, jak on na imię w ogóle ma. Mamy też inną formę dokumentacji. To już akurat jest oryginalne zdjęcie z Księgi Grodzkiej we Lwowie, asygnacja Hibernowa. No, często się ciężko to czyta, ale też jest to i fajny materiał identyfikacyjny, a też pozwalający stwierdzić, gdzie dana jednostka, powiedzmy, w jakim okresie zimowym, gdzie stała. No i tak, żeby też nie przedłużać, bo czasu rzeczywiście troszeczkę już ta prelekcja tutaj zajmuje. Też trochę, ja rozumiem, że organizacja, ale jak świętej pamięci, bo niestety w tym roku zmarł Wiesław Majewski, zawsze mówił profesor Wiesław Majewski, że wojsko nie służy do żadnej polityki, wojsko ma się bić. Organizacja jest nieważna, ono ma się bić, ono tylko służy do bicia. Więc no to musi być coś o wojnie oczywiście. Jak wojna, to też i kwestia uzbrojenia. Ja myślę, że te sprawy, które tutaj do tej pory pisali inni moi koledzy, inne osoby zajmujące się bardziej właśnie tymi kwestiami wyposażenia i uzbrojenia, a nie tym, powiedzmy, tym społecznym aspektem służby w husarii, to zauważyli już dosyć rzeczy ciekawe i myślę, że ponad to na razie nie wyjdziemy. Jeżeli chodzi o skrzydła, to kwestia jest przede wszystkim taka, że one nie były ani atrybutem husarskim, to dopiero w czasie budowania mitu tej jazdy w XIX wieku one stały się takim wyłącznym atrybutem husarskim, to jest pierwsza rzecz. Raczej nie miały żadnego znaczenia taktycznego, jedynie co to miały znaczenie tylko takie wyraz pewnej ekstrawagancji, czy poszczególnych pocztów, czy poszczególnych chorągwi, które chciały w jakiś sposób się wyróżnić. Wiemy o tym, że teraz też różne jednostki wojskowe mają, wiadomo, swoją wewnętrzną, swój wewnętrzny taki system wartości, tylko w jednostce swoje zasady, swoje specjalne znaki rozpoznawcze, żeby też wyróżniać się na tle innych oddziałów. Często ze sobą też rywalizują i to jest też, powiedzmy, pewna forma analogii do pewnego innego wyposażenia, bo też chorągwie husarskie czy innych formacji jazdy miały te swoje nazwy, złote, żółte, srebrne, czerwone, też od jakiegoś charakterystycznego elementu, na ogół od, powiedzmy, albo od kilimów, które mieli, albo od żupanów pod zbroją. I tak samo też nie można doszukiwać się jednolitości, jeżeli chodzi o kwestię uzbrojenia, bo ona była bardzo, bardzo zróżnicowana, kwestia zamożności patrona, bo też należy pamiętać o tym, że
Husaria husarii nierówna, inny poziom miała husaria wystawiana przez najzamożniejszych dygnitarzy państwowych, poczynając od króla i hetmanów, a inna tych, którzy powiedzmy dopiero zaczynali budować swoją karierę, albo też byli osobami, które miały te finansowe problemy, na przykład te chorągwie husarskie oddawały na kogoś innego. Bo to też od tego dużo zależało, bo dla towarzysza husarskiego zaciąganie się do służby to też była kwestia atrakcyjności, pod kim służy, bo na ogół się zaciągała do kogoś, kto jest wpływowy w danym regionie, bo to jeżeli pod jego bokiem się wyróżnię, on coś szepnie królowi, że jest taka osoba, ja mogę coś na tym ugrać. I też na to przykłady konkretne znam. Na przykład jest taki list Nikodema Żabokulickiego, porucznik husarski Mikołaja Hieronima Sieniawskiego, a Sieniawski był bardzo bliską osobą Jana III. I tenże Żabokulicki dostaje urząd chorążego Bolesławskiego na Sejmie Koronacyjnym. I potem jest taki list Żabokulickiego do Sieniawskiego, że za otrzymane chorąstwo bolesławskie i za uniżoną protekcję uniżenie dziękuję przed królem jego miłością. Czyli to też prosto pokazuje ten pewien mechanizm, dlatego też ludzie służący tego typu formacjach, nawet przy własnych nakładach, dużych nakładach własnych, liczyli na to, że mogą poprawić i swoją sytuację materialną, a też raz wiadomo i pozycję. Nie każdemu to się oczywiście udawało, też dlatego sporo osób mogło mieć potem żal, ale to jest taki typowo ludzki element, ale też druga dokolita sprawa, już pozamaterialna, też myślę, że ważna, taka, że od roku 48 Rzeczpospolita prowadzi nieustanne wojny, więc służba wojskowa stała się bardzo powszechna i bardzo pożądana, a ktoś, kto tej służby wojskowej nie odbył, raczej był w mniemaniu tych, którzy z bronią w ręku przysłużyli, był raczej, no, nie był szanowany, raczej nie był synonimem męskości i snut rycerskich, raczej miał dużo mniejsze możliwości też na karierę publiczną. Oczywiście i tacy robili karierę, ale już służba wojskowa, powiedzmy, miała zupełnie inny status, jeżeli chodzi o społeczność, bo też wiadomo, ze względu na zagrożenie państwa i przez to, że dużo osób przez nią przeszło, no była czymś, powiedzmy, powszechnym i dużo ludzi o niej pojęcie po prostu miało. Dlatego też i pospolite ruszenie w latach 70. XVII wieku miało inną wartość, bo tam byli ludzie, którzy z bronią w ręku przesłużyli wiele lat i też jakieś pojęcie o tym rzemiośle mieli. A tutaj mamy fragment z bitwy pod Kocimiem i to jest też ciekawy motyw, kiedy to jest jedno z największych, jak dla mnie, jeżeli chodzi o majstersztyk, i na pewno największe zwycięstwo Sobieskiego. Pokrótce mówiąc, uderzenie decydujące wyszło w drugim dniu bitwy z prawego skrzydła, gdzie zgromadzono grupę uderzeniową 7 chorągwi husarskich i 15 pancernych, które były skwadronowane razem z husarią, to znaczy chorągiew husarska, 2 pancerne po boku, czyli od razu osłona ogniowa, czy też z broni miotającej, czyli przede wszystkim z łuków. I tak miało to nadal się wyglądać przy takim wsparciu właśnie bocznym, ale na początku musiało to wyglądać nieco inaczej, ponieważ w pierwszym rzucie w tej bitwie stała piechota, która musiała rozkopać wały, za którymi znajdował się przeciwnik, bronił się za umocnieniami polowoziemnymi. Gdy wykonał takie wyłomy, dopiero tymi wyłomami wchodziła jazda i tu widzimy właśnie takim szykiem po 3 konie właściwie taka kolumna wchodziła, była wielokrotnie odrzucana i to, co też jest, myślę, ważne dla Tarnowian, w tym momencie taką pierwszy, który na czele chorągwi Wacława Leszczyńskiego, wojewody podlaskiego, wdarł się do tego obozu i utrzymał się tam i pozwolił wprowadzać kolejne jednostki jazdy i tam przygotować kolejne nadarcia już wewnątrz namiotów, różnych jam latrynowych, plątaniny lin, sam się zaplątałem na tej plątaninie słownej, był Michał Florian Rzewuski, którego portret tutaj Państwo widzicie, tak czwarty od ściany. Kończył jako poskarbi nadworny i dowódca pułku i chorągwi husarskie na trzeciego parę lat później. Ale w okresie bitwy kozimskiej można myśleć, że mniej więcej wygląda w taki sposób, bo nawet i tak patrząc na jego lata, że tu jeszcze tak życiem niezniszczony, mógł właśnie w tym okresie wyglądać podobnie. I to jest kolejne pokazanie tego fragmentu. To są zresztą jeszcze zdjęcia, które mam od Bartosza Siedlara. Nie wiem, na ile on jest aktywny teraz w środowisku rekonstruktorskim. On kiedyś dokumentował ten obraz Bitwa pod Kocimiem. To jest monumentalne dzieło, które znajduje się w Olesku jako oddział muzeum we Lwowie. No to jest obraz, który ciężko transportować, bo on ma... Nawet miałem taki pomysł, że do Zamku Królewskiego go na wystawę ściągnąć, ale zobaczyliśmy jego gabaryty, no to od razu już było marzenie świętej głowy, bo on ma 5 metrów na 6, 5 metrów wysokości, 6 metrów szerokości, więc jest potężna panorama. No i takie fragmenciki bardzo, na obrazie wyglądają bardzo malutkie, a tu można je rzeczywiście oglądać prawie jak na dłoni.
Więc to też można przyjrzeć. Oczywiście to jest dzieło malarskie, którego nie można brać dosłownie, ale w porównaniu z innymi źródłami jest w miarę obrazujące ówczesne działania i też można się dostrzec, że co niektórzy towarzysze, tudzież pocztowi, to też ciężko określić, mają te jedno skrzydełko na plecach, czyli też nie jest to do końca bujda, ale nie tylko ludzie, którzy są w kirylcach, bo też i inni lżej zbrojni takową rzecz posiadają. To jest kolejny właśnie taki element pokazujący właśnie też z samym uzbrojeniem, bo mamy też typologię zbroi husarskiej, która powstała w XX wieku. Typologia i taki podział, że do lat 70. XVII wieku jest zbroja typu starszego, potem młodszego. Nie da się takiej typologii dorobić, ponieważ dużo tych archeologicznych takich wynalazków powstało na bazie zbroi, które mają bardzo wątpliwą przeszłość. Wiadomo, jak ktoś miał jakąś zbroję wielokrotnie przerabianą, a czasem i gdzieś tam w XIX wieku nawet wykutą na własne życzenie, to potem się oczywiście, żeby podbić cenę, to się sprzedawało różną historię, skąd ta zbroja pochodzi. Najlepszy przykład jest zbroi z Muzeum Wojska Polskiego, Stanisława Skórkowskiego. Rodzina Skórkowskich sprzedała, że to jest sędziego Stężyckiego. On był w poselstwie Jerzego Ossolińskiego do Rzymu. On w tej zbroi tam te złote podkowy w tym Rzymie gubił. A potem, jak się okazało, jak historycy badali, ani taki Skórkowski nie istniał, nigdy takiego urzędu nie miał. Jakaś tam legenda rodzinna, zbroja nie wiadomo skąd. A na podstawie tej zbroi, którą zna prawie każdy, wykombinowano, że tak wyglądali w XVII wieku uzbrojeni husarze. A tak naprawdę tego typu zbroja to kolega Sikora z kolegą Szleszyńskim zauważyli, że dopiero na obrazach Bacciarellego z lat 80. XVIII wieku gdzieś tam się znajdują tego typu charakterystyczne szyszaki husarskie z tymi serduchami tu i z tymi wcięciami, więc to też mówi dużo, że jest jeszcze tu trochę do zrobienia. Tu patrzymy na ten obraz Marcina Altomontego, Bitwa pod Wiedniem, i to jest właśnie nacierający towarzysz husarski w skórze dzikiego zwierzęcia, no i z tym takim malutkim, symbolicznym skrzydełkiem na plecach, w zbroi oczywiście czernionej, która ma tu, jak widać, bardzo duże walory użytkowe. Zdobień mało, trochę się ich zdarza, ale przede wszystkim walory użytkowe. No i też Altomonte, ale zupełnie inny obraz, to jest z 1697 roku i też byśmy porównali, że bardzo podobne wyobrażenie. I też możemy myśleć, że to jest mniej więcej tak to mogło wyglądać, jeżeli chodzi o faktyczne wyposażenie. I też miałem kiedyś taką okazję być konsultantem rewersu, projektowania rewersu monety z cyklu Polskie Termopile. Była tam oczywiście uwzględniona Bitwa Chodowska, no i między innymi podrzuciłem ten materiał dla grafika i mniej więcej po tym wygląda to tak, po tym projekcie z wykorzystaniem. Z tym małym skrzydełkiem, husarz w pełnym kilisie, no a zamiast kopii broń palna, bo z takową miały być formowane jednostki husarskie w ramach załogi okopu Świętej Trójcy, które stoczyły ten znany skądinąd od wielu lat z różnych internetowych batalii bój chodowski. I tu jeszcze taka ciekawostka, księgi grodzkie pokazywałem, że to tam różne rzeczy można znajdywać, a tutaj też taka niespodzianka. Urzędnik też człowiek, różne te rzeczy do tych ksiąg wpisuje, czasem z nudów sobie coś tam na boku zacznie sobie rysować. No i to jest też bardzo fajny rysunek, to jest niestety z nie najlepszej jakości aparatu, który robiłem te zdjęcie, ale narysowany sobie szlachcic z czekanem, gdzieś tam w tle kirys narysowany i tutaj mamy kopię, mamy pałasz, prostą broń do uderzania z góry, mamy jakąś strzelbę, no i mamy też szablę husarską. Szczerze, to jest jedyne wyobrażenie z epoki, gdzie ja widzę szablę zamkniętą, bo też jest to, my myślimy, że w drugiej połowie XVII wieku ta charakterystyczna szabla z tym zamkniętym kabłonkiem to jest popularna, a to jest właściwie jedna z nielicznych grafik, jakie znam z szablą zamkniętą, na ogół dominują na obrazach. I to osób z pierwszych stron gazet, w cudzysłowie mówiąc, które mają szable na ogół półotwarte czy półzamknięte, więc nie takie charakterystyczne, które my znamy z wielu filmów i też z naszej świadomości. Zresztą to też wiem, że dużo osób, które zajmują się rekonstrukcją, też już ten wątek dawno podchwyciły i zaczynają się do tego stosować, bo rzeczywiście da się to zauważyć, jak się analizuje różne dzieła malarskie, graficzne czy innego rodzaju źródła, nawet nagrobki też XVII wieku z elementami wyposażenia, że to jest odrzucane. No i tu dla porównania to, co powiedziałem z tym
Michałem Florianem Rzewuskim. Ma ono tyle takie szczęście, że jego portretu zachowały się przynajmniej trzy. Jeden jest nawet w Zamku Królewskim w Warszawie, ten jeden jest tutaj u państwa, a ten drugi jest z Mińska Białoruskiego, w Muzeum Narodowym Białorusi się znajduje. No tu już widać różnicę wiekową znaczącą. No i też ciekawostka, że tu kiedy jest młodszy jest zbroi płytowej, tu gdzie jest starszy jest zbroi karacenowej. Kiedy był młodszy miał mniejsze rangi, kiedy był starszy miał wyższe rangi, więc też można jakąś tu analogię, myślę, co do tego uzbrojenia też tu pewną złapać. Żeby już nie przedłużać, to pozostawiam w razie czego, jak kogoś ten wątek zainteresuje, do dyskusji, czy też do pewnych ataków na mnie. Ja w tym momencie podziękuję za uwagę i przepraszam za przedłużającą się wypowiedź, ale mam nadzieję, że udało się kilka rzeczy państwu powiedzieć i coś zostanie po tym spotkaniu. Dziękuję bardzo. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś pytania do pana doktora, to teraz jest na ten moment. Ja już tylko zapomniałem na wstępie dodać, że pan doktor tutaj przyniósł ze sobą książki. Boju na razie. Aż mikrofon nie wytrzymał z wrażenia. XVI-XVII wieku. Jeżeli ktoś by miał ochotę, to po spotkaniu można zakupić taką książkę 44 zł. No tak. Autora można nabyć od razu od pana współautora książki. To zapraszam do zadania. Panie doktorze, czy był jakiś okres w historii Husarii, w którym Husaria liczyła więcej tych żołnierzy, prawda, niż w czasach hetmańskich i za rządów? Jednorazowo, rekordowo to jest choćby 1621, to jest ponad 8 tysięcy koni. I to, ale to też wynika z prostej rzeczy, ponieważ było ogromne zagrożenie, którego elity były świadome w całej Rzeczypospolitej i była ogromna mobilizacja społeczna, ale to też był zaciąg jednorazowy, bo to było wiadomo, że większość to są zasiągi doraźne, które po kampanii wojennej zostaną rozwiązane, wrócą do domów. Inną mamy sytuację, kiedy bo też możemy mówić o tym, że wojskowość polska przeszła tak zwaną rewolucję militarną, czyli taki termin, który jest zachodnioeuropejskiej historiografii stosowany na temat tych przemian wojskowych, które się dzieją w XVII wieku, czyli zwiększenie się, większa liczba żołnierzy, to też większa biurokracja i też większe sztaby, żeby tę biurokrację nadzorować. To jest jeden z elementów właśnie tej rewolucji militarnej. I w polskim przypadku również, kiedy trzeba było utrzymywać duże armie, które musiały operować na kilku teatrach działań wojennych, skutkowało to tym, że nie było możliwości utrzymać tak dużej liczby husarii, więc husarii zresztą nie było też takiej konieczności, z prostego względu, że polska sztuka wojenna to była jedna taka potężna machina, gdzie każdy tryb miał swoje zadanie. Husaria miała jedno z tych zadań, ale oczywiście, no nie chcę przyrównywać do naszej kadry teraz, ale oczywiście można do piłki nożnej porównać, że jak ktoś komuś napastnikowi nie podaje, to on nie strzela bramek, tak? Więc trzeba wypracować dobrą sytuację, żeby ta husaria mogła uderzyć. Tak jak przykład Chocimia, który jest najlepszym przykładem, 1673 oczywiście w tym przypadku, gdzie jest najlepszym przykładem umiejętności działania bronią połączoną, czyli artylerią, piechotą, dragonią i różnymi rodzajami jazdy. To Sobieski mistrzowski sposób ze swoimi oficerami nadzorował, koordynował. Każda formacja miała swoje zadanie i z każdego się wywiązywała jak należy. No a niestety husaria była tą wisienką na torcie i ona to kropkę nad i dostawiała, no bo trzeba było wykorzystać ją w odpowiednim momencie i ona miała dokonać tego uderzenia przełamującego. Ale rzeczywiście największa liczba to jest... A tak to w wojskach kwarcianych nigdy nie... 1621, akurat mamy w tym roku 400 lat, zaraz będzie... Pytam o liczebności. Tak, jeżeli chodzi o liczebności, to ja bym pół bez wahania dał ten rok, ze względu na to, że tyle wzięło udział w działaniach wojennych. Ponad 8 tysięcy. Dobrze, już mam czas, jedno już. Zawsze zadaję specjalistom od husarii, bo to jest fenomen polskiej sztuki wojennej, w ogóle polskiej historii, nie tylko wojskowości, ale chcę się właśnie poprosić w tym momencie o próbę odpowiedzi.
pytanie, dlaczego to jest właśnie polska specyfika? Dlaczego inni nie mieli równie skutecznych formacji jazdy zbrojnej, nawet sąsiedzi gdzieś tam nie podkopywali tego know-how, nie zbudowali takich oddziałów? Nawet mieli, nawet tu mamy w dwóch artykułach w tej książce, w artykułach kolegów Konrada Bwiatyńskiego i Piotra Krola o próbach sformowania jednostek nowego stroja w wojskach moskiewskich, właśnie jednostki husarskie, te złożone w części ze szlachty państwa polsko-litewskiego, które no, zmieniły, powiedzmy, barwy państwowe, mówiąc w cudzysłowie, pod wpływem różnych doświadczeń wojennych i politycznych. No ale rzeczywiście ta próba się nie powiodła. No Węgrzy też posiadali swoją ciężką kawalerię, zresztą ona przyszła do Rzeczypospolitej z Węgier i też, powiedzmy, do pewnego momentu szła jednym torem rozwoju. Ale przede wszystkim to, co cechuje polską sztukę wojenną i to było skutkiem też uformowania się tego typu kawalerii, czyli potrzeba. Potrzeba jest po prostu matką wynalazków. W Europie Zachodniej działania wojenne były prowadzone w inny sposób ze względu na dużo większą urbanizację, dużo lepszą sieć dróg, gdzie też generalnie łatwo było blokować przeciwnika o punkty umocnione, a też druga strona musiała mieć odpowiednie siły, żeby te punkty umocnione zdobywać. W przypadku polskiej sztuki wojennej te punkty umocnione znajdowały się często na południowo-wschodnim obszarze działań, na bardzo dużych przestrzeniach, więc kawaleria musiała być tutaj formacją, która będzie odgrywać ważną rolę, bo ze względu na swoją mobilność. I husaria też nie zawsze atakowała w sposób taki, jaki my znamy, bo też był wymóg taki, że trzeba było podążać szybkim marszem bez taborów. To brano tyle, co można było wziąć, żeby było w miarę wygodnie, ale z odpowiednim asortymentem zaczepnym, żeby wykonać zadanie, które prawdopodobnie przed tą formacją będzie czekało. Czyli zadanie, tak jak na przykład w kampanii na Czambuły, gdzie też husaria brała udział w 1672 roku, ale tam wojsko podążało bez taborów, pokonując w jesienną pogodę duże działy wodne przy marnych drogach i warunkach pogodowych. Więc tutaj piechota na pewno nie dałaby rady. Chodziło o to, żeby... Dlatego Dragonia też się w polskich warunkach tak rozwijała, bo to była mobilna piechota, która dotrzymywała tempa jeździe, a w działaniach zbrojnych, znaczy w starciu kontaktowym, zapewniała tak potrzebne wsparcie ogniowe. Więc to też jest właśnie przede wszystkim potrzeba. Z tego względu, ale widzimy, że niekoniecznie, no na Zachodzie też mamy pewien renesans renesans ciężkiej jazdy, która odgrywa pewną rolę, a zauważmy, że już w takiej epoce, kiedy się mówiło, że polska ciężka jazda byłaby archaizmem, to mamy renesans ciężkiej jazdy w dobie napoleońskiej i samodzielne związki operacyjne ciężkiej jazdy na początku XIX wieku. Kirasierów francuskich i ona dawała radę na polach walki, więc kwestia odpowiedniego, po prostu wymogów odpowiednich, umiejętności wykorzystania, no i wyszkolenia ludzi też, no i wyszkolenia zwierząt, bo też jest bardzo ważne, bo to też jest bardzo, dlatego też na przykład to, co się stało w 1948 roku, gdzie większość hodowli znajdowała się na dużych przestrzeniach ukraińskich, i polegała przede wszystkim na wypasie koni dzień i noc, i one w ogóle nie były, że tak powiem, w cudzysłowie garażowane, czyli no, że nie były w tych swoich stajniach umieszczane, więc też na naturalna odporność, zupełnie inny rodzaj chowu. A w 1948 roku, gdy to całe powstanie Chmielnickiego wstrząsło tą ekonomiczną podstawą państwa polsko-litewskiego, to był nagle problem zapewnić no, takie podstawowe produkty, jak hodowla koni, trzeba było to zmieniać. Na Ruś Czerwoną, na Podole i do Wielkopolski się przeniosły takie stadniny, między innymi słynnych Rozwadowskich na Rusi Czerwonej, no, którzy zresztą też w każdym pokoleniu wojsku służyli od przynajmniej od czasów, które ja znam, aż po czasy no, właśnie dwudziestowieczne. No to jeszcze może ostatnie pytanie, ponieważ już czas nagli. Ja chciałem zapytać o aspekt opowiedniczy, bo jak husaria sobie pomaga, działania wszyscy wiemy, ale jaką wartość husaria miała w działaniach opowiedniczych? To znaczy tak, no, powiem Państwu, że taką anegdotą od razu, że w tamtym roku pracuję w muzeum teraz, ze względu na różne cięcia budżetowe zrezygnowano ze spółki, która obstawiała sale ze strażników, tak zwanych muzealnych,
delegowała różnych pracowników. Między innymi ja też byłem oddelegowany i powiem tak, że i szedłem z obowiązków, ale morale moje nie było wysokie, bo uważałem, że jestem do trochę innych celów w tym muzeum, niż stać 7 godzin i słuchać różnych no, takich opowieści, za które bym chciał, że mi płacili szkodliwe, że muszę tego słuchać. No ale do czego ta anegdota dąży w tym przypadku? Jeżeli takich ludzi delegowano do szturmowania miasta, to z natury, do siłą rzeczy, oni, jak ich namówiono, no, oni poszli, ale oni no, nie byli tacy, że wykonywali te rozkazy, bo oczywiście jednak szlacheckie wartości sejmikowe były przenoszone do wojska i było gadanie, po co my nie jesteśmy od tego. Nie po to my byliśmy wyszkoleni i robiliśmy to, żeby teraz, nie wiem, po murach się wspinać. Ale takie przypadki oczywiście bywało, ale to na pewno nigdy nie odbywało się ku uciesze tych, no znamy też dobry przykład, kiedy nie wiedzieć czemu 48 rok, powstanie Chmielnickiego, bitwa pod Korsuniem, nie wiedzieć czemu hetman Potocki nakazuje swojej jeździe się spieszyć, czyli zejść z koni. W tym momencie pozbawiając ją mobilności, kiedy można było wykonywać ataki zza taboru na szturmujących Tatarów i Kozaków. A on im kazał bronić z piechotą, no i pozbawiając ich wszelkich atutów, co skończyło się, wiemy, niewolą hetmanów i rozbiciem wojska kwarcianego, które przestało wtedy istnieć. Poszło całe do niewoli. Więc no, a tak, jeżeli chodzi o inne oblężenia, to musiałbym pomyśleć, jakie były takie przypadki, gdzie jakieś towarzystwo komenderowane było, bo też były i czasami na ochotniku były przypadki różne. Znałem takie za czasów Sobieskiego takie doraźne formacje, gdzie i to byłby dobry ten tytuł na tekst, że kosynierzy w husarii, bo na przykład były takie sytuacje, że jak wysyłano podczas kampanii mołdawskich tych husarskich ciurów albo pocztowych wysyłano po prowiant, to nie za bardzo miano co ich uzbroić, jakąś broń taką obronną przed jakimiś tam atakującymi mołdawskimi chłopami, no to kosy na sztorc im dawali, a prowadził ich jakiś tam towarzysz poddanej chorągwi. I takie były grupy wyprawione po prowiant, no kosyniersko-husarskie, mówiąc w cudzysłowie oczywiście, ale też pokazujące no, inną formę działań, ale no, miały miejsce. A jeżeli chodzi tak naprawdę z czasów, które powiedzmy tak na szybko analizuję teraz, to no nie znam przypadku, kiedy to towarzystwo szło do ataku. Bardziej znam przypadek Smoleńska w 1611 roku, no i tamte towarzystwo no, było bardzo niechętne, no ale to też przyjechało po Smoleńsk jak na biesiadę, bo myśleli, że majestat króla spowoduje, że Smoleń zaraz te bramy swoje otworzy. No bo jak się idzie zdobywać miasto, gdzie 60% stanowi jazda, a 40% tylko piechota, no to chyba jednak nie szli zdobywać miasta przy takich proporcjach. Więc to tak bym odpowiadał do pytania. Nie wiem, czy udało mi się u pana usatysfakcjonować. No bo nie po to była, do tego były inne formacje. Ale no możemy tak to nazwać. Chciałbym tak poruszyć YouTube'em rodzaj takiej płyty, rodzaj pytania. Tylko ale to a propos tego, co pan mówił też o tym porównaniu z polską kadrą. Piłkarską, czy pan wie, wczoraj Jan Bednarek... Tak. No i to można połączyć właśnie... Hiszpania przeżyje jakiś tam szturm właśnie. To znaczy ja tak się śmiałem, że świat stanął na głowie, bo husaria będzie się bronić, a tercius będą nacierać, tak? Więc to... A propos właśnie Bednarka, to napisał coś takiego, trochę się boję tych polskich husarii, która ruszy na Hiszpanię. Dajmy im chociaż przegrać z godnością. Jeśli już musimy wygrywać 3-0, zróbmy to ze Szwecją, za potop. Tak. Błęda rzeczywiście piękna. Ja również bardzo dziękuję. Ale nie trzeba było. I tak jestem już pięknie ogłoszony. No dziękuję pięknie. Dziękuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie nam okazja spotkać się. Jeżeli będę... Ja jestem dostępny. Dziękuję.